My jako Alior Bank S.A. oddział Stalowej Woli od początku działalności banku w naszym mieście prowadzimy współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli, popularnie nazywanym ekonomikiem. Sądzę, iż osoby poważnie myślące w przyszłości o pracy w zawodach związanych z finansami powinny poważnie rozważyć podjęcie nauki w technikum ekonomicznym Stalowej Woli. A że warto, myślę, świadczą o tym fakty. Na 12 osób zatrudnionych u mnie w oddziale 5 osób jest absolwentami technikum ekonomicznego i są to osoby, które są znakomicie przygotowywane przez tę placówkę do wykonywania swoich obowiązków. Również wśród moich znajomych, których kariera w szerokim tego słowa znaczeniu związana jest z finansami, wiele osób jest absolwentami tej znakomitej placówki. Reasumując, zachęcam młodych ludzi do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w zawodzie technik ekonomista. Po zakończeniu nauki w technikum ekonomicznym absolwenci przyjmowani są do naszego urzędu na staż absolwencki. Natomiast po ukończeniu studiów ekonomicznych istnieje możliwość zatrudnienia w Urzędzie Skarbowym na umowę o pracę. Uczniowie Technikum Ekonomicznego przyjmowani są do naszej kancelarii na praktykę, podczas której zdobywają wiedzę praktyczną, uzupełniając tym wiedzę zdobytą w szkole. Absolwenci technikum są naszymi pracownikami. I ty dołącz do ludzi z pasją. W trakcie 4-letniej nauki uczniowie Technikum Ekonomicznego zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości, statystyki oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych. Kończąc szkołę, mogą uzyskać certyfikat dający możliwość podjęcia pracy w całej Unii Europejskiej. Interesują Cię zagadnienia z zakresu ekonomii i biznesu? Jesteś przedsiębiorczy, komunikatywny, pracowity i dokładny? Ten zawód jest właśnie dla Ciebie. Zdobądź zawód. Zrealizuj marzenia. Jeżeli jesteś kreatywny, komunikatywny, otwarty na nowe doświadczenia, łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, a może chcesz się dowiedzieć, co oznacza public relation? Ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pracują w punktach sprzedaży, hurtowniach, magazynach, organizują, uruchamiają i zarządzają różnego rodzaju firmami handlowymi i przedsiębiorstwami. Odgadują w lot potrzeby konsumenta i zawierają szereg umów z kontrahentami. Im nikt nie wciśnie bubla. Ale sami też znają się na różnych chwytach marketingowych. Potrafią sprzedać wszystko. To technicy handlowcy. Nie specjaliści od marketingu, kadr czy finansów, ale pracownicy działu sprzedaży są filarami firmy. Handlowcy to najbardziej ceniona grupa zawodowa wśród menedżerów. Przyszli handlowcy mogą nabywać swoje kwalifikacje w pracowni sprzedaży, gdzie uczą się obsługi kas fiskalnych, sporządzania raportów, obsługi programów magazynowych, również odpowiedzialności i kontaktu z ludźmi. Szkoła oferuje swoim uczniom możliwość pracy w firmach symulacyjnych, co jest jedną z najlepszych praktyk zawodowych. Kładziemy nacisk na wiedzę i umiejętności. Każdy uczeń potrafi poruszać się po rynku pracy i założyć własną firmę. Poprzez firmy symulacyjne uczniowie uczą się handlowania z różnymi krajami europejskimi. Od lat w ramach programu Comenius oraz Leonardo da Vinci współpracujemy z firmami symulacyjnymi z Czech, Finlandii oraz Słowacji. Jestem uczniem klasy trzeciej Technikum Handlowego. Przyszedłem do tej szkoły, ponieważ chcę kształcić się jako handlowiec, a w przyszłości założyć własną firmę. Jestem uczniem klasy trzeciej i już prowadzę własną firmę.
Technik handlowiec to właściwy kierunek edukacji. To gwarancja uzyskania wysokich kompetencji i umiejętności zawodowych przydatnych w życiu. Zmieniająca się rzeczywistość wymusza posiadanie dużego zasobu wiedzy, który ułatwia prowadzenie własnego biznesu oraz jest gwarancją sukcesu. Dlatego wybrałem i polecam wszystkim gimnazjalistom Rozwadowski Ekonomik. Ścisły umysł, umiejętność analitycznego myślenia, zainteresowanie komputerami to bardzo dobry start w zawodzie technik informatyk. Kadra nauczycielska wyposaży Cię natomiast w umiejętności niezbędne w Twoim zawodzie, takie jak sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi, umiejętność obsługi oprogramowania, umiejętność pracy w sieciach komputerowych i wiele, wiele innych. W przyszłości chcę być programistą. Kiedyś będę projektował strony internetowe. Marzę o zawodzie grafika komputerowego. Grafik komputerowy musi przede wszystkim wykazywać się dużą i bogatą wyobraźnią. Do tego w połączeniu z talentem plastycznym, z zacięciem artystycznym jest to już dobra droga, żeby zostać grafikiem. Efektem pracy naszych uczniów są strony internetowe oraz działające z powodzeniem sklepy internetowe. Moim hobby jest robienie stron internetowych. Moją pasją jest tworzenie muzyki oraz stron internetowych związanych z nią. Ja wziąłem udział w szkolnym konkursie na najlepszą stronę internetową i wygrałem. Absolwent technikum znajdzie pracę na przykład w punktach serwisowych, w sklepach.